Dzień dobry. Jesteśmy na półmetku festiwalu Zofiówka i to właśnie dziś, 6 czerwca, odbywają się warsztaty filmu animowanego w prywatnym Centrum Kultury w Solejówku. A już za chwilkę będę miała przyjemność rozmawiać z dyrektor prywatnego Centrum Kultury, panią Iwoną Czarnocką, a także z prowadzącą warsztaty filmu animowanego Alicją Witkowską, jak również z uczestniczkami warsztatów Łucją i Marysią. Pani Alicjo, czy mogę prosić o kilka zdań na temat tego, czym właściwie jest film animowany i w jaki sposób on powstaje? Film animowany jest gatunkiem filmowym i animacja jest szeregiem połączonych ze sobą obrazów, klatek, które wprowadzone w ruch sprawiają, że widzimy na ekranie tą właśnie wyreżyserowaną, zrealizowaną formę. W formie po prostu filmu końcowego efektu. Są różne techniki po prostu też animacji, tak? Animacja polega na tym, że po prostu poszczególne fazy fotografujemy, dokumentujemy przez aparat, kamerę albo w komputerze i później właśnie ten cykl z udokumentowanych jakby poszczególnych klatek tworzy nam złudzenie ruchu. Można tworzyć bardzo różnego rodzaju animacje, tak? Bo mogą być animacje zrobione z plasteliny przestrzenne, mogą być płaskie animacje zrobione na przykład właśnie w soli albo w technice wycinanki. To są chyba takie najbardziej wdzięczne, które dzieci i młodzież na samym początku gdzieś wdrażając się w ten cykl jakby filmowy, tej przygody z animacją, lubią i chyba najbardziej tak dla nich jest to łatwe do zrozumienia. Łucja, powiedz proszę, jak nazywa się film, który stworzyłaś razem z Marysią na warsztatach filmu animowanego? Nowa era Józefa Piłsudskiego. A Marysia, ty powiedz nam, co dokładnie on przedstawia? Przedstawia on Józefa Piłsudskiego, który znudził się rozmową z takimi ważnymi ludźmi i sobie po prostu poszedł do domu i zauważył tam portal, który go przeteleportował do roku 2021. Pani Iwono, mam takie pytanie. Co w Solejówku uważa pani za najbardziej atrakcyjne i warte zaprezentowania mieszkańcom innych miast? Solejówek rozwija się bardzo mocno w stosunku do tego, co było kiedyś. No mamy szereg takich atrakcji, które warto zobaczyć. No ja uważam i polecam, że Muzeum Józefa Piłsudskiego no to jest takim naszym sztandarowym miejscem, które warto zobaczyć i polecam wszystkim, którzy odwiedzają Solejówek. No drugim takim miejscem na pewno jest Park Glinianki, który powstaje, który się rozwija, jest tam szereg atrakcji. Także po zwiedzaniu Muzeum Józefa Piłsudskiego polecam spacer i przejście na Glinianki, ale również szereg budynków, które zostały, które są przedwojenne, które warto zobaczyć, bo zachowały swoją formę i no, stanowią taką cenną historię naszego miasta, mówiącą, że jesteśmy tutaj od wielu, wielu lat, żyjemy i Solejówek jako taki funkcjonuje jako miasto, jako miejsce do życia które i rozwoju naszych dzieci, które jest naprawdę wspaniałym miejscem. Dziękuję bardzo za rozmowę i czekam z niecierpliwością na prezentację tych wszystkich filmów, która odbędzie się 11 czerwca o godzinie 18 w kinie Teatr Kurtyna. Zapraszamy.